nie przyszło mi do głowy, że kiedyś sami dzięki busom jakby zmienimy całe nasze życie. Także jest to ciekawe, jak wszyscy jesteśmy w jakiś przedziwny sposób połączeni. Kochani, zostawiliśmy Wana w Sewilli i przylecieliśmy na Maltę. Maltę! Wszystko Wam opowiemy, co i dlaczego, ale najpierw musimy się dostać z lotniska do centrum, do naszych przyjaciół. Lukas. Patrzycie po drugiej stronie kierownicy. Kierownica. Aha, to jest lewo. Przyjechaliśmy na Maltę spotkać się z naszymi przyjaciółmi. Mieszka tutaj Grześ i mieszka tutaj Łysa. Dzisiaj widzimy się z Grzesiem. Yes! Ten kotek ma tam domek swój. Tam jest kolejny. Ale ładny. Praktycznie odkąd zaczęliśmy Van Life, zastanawialiśmy się, czy uda nam się dostać naszym eltekiem na Maltę, maleńką wyspę, którą bardzo lubimy. Niestety, sprawdzając połączenia promowe, które były bardzo drogie oraz mając w pamięci wąski układ ulic miast, musieliśmy zrezygnować z podróży naszym samochodem i zdecydowaliśmy się na lot samolotem. Czas na kolejną ciekawostkę. Na Malcie porozumiewamy się w języku angielskim. Większość tutaj, właściwie wszyscy mieszkańcy mówią po angielsku, ponieważ Malta była kolonią angielską do 64 roku. Ale oprócz tego Maltańczycy mają także swój język, który jest mieszanką różnych wpływów z całego świata, jak cały tutaj na tej wyspie. Może nie całego świata, ale okolic. W każdym razie jest jedno słowo maltańskie, które powinien znać każdy, który tutaj przyjeżdża albo i na pewno szybko się go nauczy. Jest to słowo mela. Ono nie ma żadnego konkretnego znaczenia, natomiast można je używać właśnie w bardzo różnych sytuacjach. Kiedy jest się wesołym, smutnym, chce się przeklnąć, po prostu wrzucić przecinek. Maltańczycy mówią mela. Te kolorowe łódki, które są za mną, to jest też bardzo charakterystyczna rzecz dla Malty. No, są one kolorowe, bardzo ładnie ozdabiane i na początku mają oko. To jest bodajże oko Ozyrysa, no i ma przynieść szczęście.
Część z was może się zastanawiać, co my robimy na Malcie, bo dopiero co byliśmy w Portugalii, tu nagle taka niespodziewana zmiana. I muszę wam powiedzieć, to była taka dość szybka decyzja. Zobaczyliśmy, że były tanie bilety, no i zdecydowaliśmy się, że przylecimy na Maltę. A Maltę znamy dosyć dobrze, bo ja wcześniej pracowałem dla firmy, która była zarejestrowana na Malcie, no i tutaj mieliśmy swoje biuro. I jeszcze, no z Anglii dość często tutaj latałem, Kasia również, polubiliśmy tą wyspę bardzo. Bardzo lubimy tą wyspę. Dodatkowo nasi przyjaciele, Kasi przyjaciółka, mój przyjaciel, kilku naszych znajomych tu się przeprowadziło, więc no mamy tu do kogo przyjeżdżać. I tak samo teraz się stało. Gdy zobaczyliśmy całkiem niedawno tanie bilety, też byliśmy w mieszkaniu w Faro, to zobaczyliśmy, że są tanie bilety. No i pomyśleliśmy, że jest okazja, to lećmy. Malta nie jest do końca niezależnym państwem. Oni mają, słuchajcie, prąd wytwarzają sami przez jakieś tam elektrownie, ale niewystarczającą ilość. Dlatego też z Sycylii są puszczone kable, nie wiem czy tak grube jak te, czy grubsze, ale z Sycylii są puszczone kable, które doprowadzają prąd do Malty. Swoją drogą ciekawe jak to wygląda, co jest taki gruby kabel, na końcu jest taka wielka wtyczka i oni gdzieś mają takie wielkie gniazdko i to podłączają? Może ktoś wie z was. Jak ktoś wie, jak to wygląda, albo widział jakiś link, to niech nam napisze w komentarzu. Malta jest bardzo małą wyspą i ten jej niewielki rozmiar wpływa na jej wygląd, na architekturę, no to jak wyglądają miasta. Ulice są ciasne, wąskie, tak samo jak domy, są niewielkie. Tutaj możecie zobaczyć za mną, że są drzwi, które bezpośrednio wychodzą na chodnik, także nie ma tutaj żadnych podwórek. Tam za tymi drzwiami zaczyna się już po prostu czyjś dom. To widać także w tym, co się dzieje teraz obecnie na Malcie. Wszędzie są remonty, wszędzie coś ktoś buduje. Ponieważ tego miejsca jest bardzo mało, budują w górę, także rośnie tutaj coraz więcej wieżowców. Wiąże się to również z tym, że prawo własnościowe jest tutaj takie dziwne i ciężko jest czasami odnaleźć właściciela starego domu, żeby go wyburzyć, albo jeśli nie ma zgody co do, jeśli jest kilku właścicielów i nie ma zgody co zrobić z tym domem, także nic nie mogą z nim zrobić, więc często jest tak, że jest bardzo dużo starych, fajnych budynków, ale totalnie zaniedbanych i pustych, dlatego powstaje coraz więcej nowych, wysokich wieżowców. W ogóle już kończąc to moje gadanie, chcę wam tylko jeszcze powiedzieć, że ja bardzo lubię właśnie ten wyspiarski klimat Malty. To jest tak, że jesteśmy w innym państwie, w zupełnie nowym państwie, który ma swoją kulturę i dosyć łatwo jest ją zgłębić, ponieważ no jest to niewielkie państwo. Poza tym wszystko jest tutaj takie lokalne. Ludzie żyją tutejszymi problemami, tutejszymi skandalami. Wczoraj na przykład nam znajomy opowiadał, że na dachu jednego z budynków ktoś zrobił zdjęcie klatki, w której była puma. No i oczywiście cała Malta żyła tą informacją, że ktoś gdzieś na dachu hoduje pumę. No i tak to wygląda. Jest tutaj taki bardzo, taki mikroświat. O, tak to mówi gąciarz. Mikroklimat, mikroświat. Tu się wszystko dzieje lokalnie, cały świat jest gdzieś tam z boku. Jesteśmy teraz w jednym z moich ulubionych miejsc na Malcie. Poznałam je dzięki mojej przyjaciółce Łysej. Jesteśmy w maleńkiej kawiarni, nazywa się Café Berry i słynie z tego, że serwują kawę z kremem pistacjowym, który sami wytwarzają. Tak? Sami wytwarzają? Tak. Więc oni sami wytwarzają ten krem. Jest on pyszny, słodki, cudowny, wspaniały. Robią z nim kawkę. No i zawsze tutaj przychodzimy, bo jest cudownie. Czwarty raz na Malcie i w zeszłym roku, dwa lata temu tego nie było. Ojej. Mamy to. Pap. Kontynuuj. Dobra, więc tu jest takie miejsce prowadzone przez Polkę i tu jest wegańskie, pyszne jedzenie i Łysa, która tu mieszka, poleca.
jesteśmy teraz w moim ulubionym miejscu na Malcie, jeśli chodzi o miejsca niezwiązane z jedzeniem. Jest to tak zwana kacza wioska. Jesteśmy w centrum Malty, w centrum miasta, na malutkiej wyspie Manoa Island. I tutaj jest taki pas przerobiony właśnie tylko i wyłącznie dla zwierząt. Mieszkają tu kaczki, perliczki, świnki, koty i wszystkie te zwierzęta żyją we wspólnocie razem i są dokarmiane przez miejscowych. Można tutaj wrzucić donacje. Raz na czas przychodzi pan, który tu sprząta. Cudowne miejsce. Niestety na Malcie nie ma zbyt wielu plaż, są tylko dwie, jedna jest duża, jedna jest mała, piaszczyste plaże, malutkie. No ale są takie betonowe tutaj pozostałości, jakieś po piaskowcach i tak dalej, więc jeżeli jest ciepło, to ludzie normalnie układają sobie tutaj ręczniki i na takim betonie leżą i potem wskakują do wody. Tak w ogóle to jest łysa. A tak w ogóle to mam na imię Klaudia. Przyjechaliśmy tutaj odwiedzić między innymi łysą, jest to nasza przyjaciółka. My się znamy z czasów studiów, przeżyłyśmy wiele super przygód. Może jak się uda i znajdę materiały, to wam pokażę, bo między innymi wygrałyśmy konkurs, poleciałyśmy do Stanów przez przypadek pierwszą klasą, także spędziłyśmy fajny road trip po Ameryce. No i nasza przyjaźń trwa po dzień dzisiejszy, a co jest ciekawe, Klaudia była z busem przez świat na Islandii parę lat temu na wyprawie i to właśnie dzięki Klaudii tak naprawdę wiemy o tym, że busy istnieją, bo to ona nam ich pokazała, ich zdjęcia, ich wyprawę, ich działalność. No i kiedy się pierwszy raz o tym dowiedzieliśmy jakieś 4 czy 5 lat temu, no to nie przyszło mi do głowy, że kiedyś sami dzięki busom jakby zmienimy całe nasze życie. Także jest to ciekawe, jak wszyscy jesteśmy w jakiś przedziwny sposób połączeni. No i łysa Klaudunia, ona nas właśnie prowadza po Malcie i pokazuje nam najciekawsze zakątki, bo tutaj mieszka od paru lat. Także przed wami jeszcze parę fajnych miejsc do zobaczenia. Widzimy się później.